Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Angrysegin. Zapraszam na kolejny odcinek Wiedźmina. W poszukiwaniu kolejnego zlecenia wiedźmińskiego trafiłem do jakiejś osady, na jakiś teren, który okupują niziołki. Przybyłem tutaj, aby zapolować na jakieś barciowe widziadło i pogadać z jakimś gościem, którego imienia i nazwiska nawet wolę nie próbować wymawiać. Ale może najpierw przeczytam, o co chodzi. Zadania. Przemierzając ziemię wokół Nowigradu, Geralt natrafił na zlecenie na barciowe widziadło. Wystawił je niejaki Holomej z posiadłości Miodosytnia. Geralt postanowił zająć się sprawą. A Miodosytnia, no to oni chyba są bartnikami, czyli pszczelarzami. No zobaczmy, co tu ciekawego się wydarzy. No same niziołki. Tylko wysokość domu jest taka niedostosowana do ich rozmiarów. No ale dobra, nieważne. Każdy się nazywa tak samo? W sensie... Oho, niezła rodzinka. Dobra. Holofernes Meyersdorf, do usług. A oto moi synowie, Bernie, Franklin i Hugo. Rico Meyersdorf to jakaś rodzina? Tak, to mój najmłodszy syn. Niestety zostawił rodzinny interes i poszedł szukać szczęścia do wielkiego miasta. Czemu pytasz, znacie się? No cóż, tak, mieliśmy styczność. Ale ja nie o tym. Przychodzę w sprawie ogłoszenia, które wywiesiłeś. To barciowe widziadło pustoszy moją pasiekę. No ciekawe, co to takiego. Może najpierw dowiem się, co to, a później porozmawiamy o zapłacie. Zdajesz sobie sprawę, że coś takiego jak barciowe widziadło nie istnieje? To musiał być jakiś potwór, może upiór. Ktoś z twoich pracowników coś widział? Ja widziałem. Właśnie czyściłem ul, kiedy usłyszałem krzyk jednego z naszych parobków. Dar się tak, jakby go pokąsała cała chmara pszczół. Pobiegłem do niego, ale już nie żył. Miał ślady po urządzeniach? Raczej podmrożenia. Sine wargi, szron na włosach, a wokół leżało pełno martwych pszczół. Ua, ostro. Co zrobiliście z ciałem tego parobka, który zginął? Chcę je obejrzeć. Za późno. Pochowaliśmy biedaka kilka dni temu. No ekshumacji chyba robić nie będziemy, chociaż to jest ostatnio na czasie. Któryś z was może mi pokazać miejsce, w którym pojawiło się widziadło? Ja pójdę. Chodź za mną. Ej, Achasa! Skąd pomysł, że to barciowe widziadło? To taki pszczelarski przesąd. Jak się darami pszczół źle rozporządza, to przychodzi widziadło. Niszczy ule i zabija pszczoły, żeby nikt nie wykorzystywał tych szlachetnych zwierząt do niesłychanego. Napuściliście pszczoły na konkurencję? Nie. Ojciec podpisał niedawno kontrakt z Żadańczykami. Znaczy, że widziadło jest z Nilfgaardu. No, porozmawiam o Kasienie. Ale śmiesznie biegną. Mają dość duże dłonie. No ale dobra. To są barcie z pszczołami. O, mogę miód zabierać sobie. Tu widziadło zabiło parobka. Może zostawiło jakieś ślady. No dobra, zaraz sprawdzę. O kurde, są niezłe łapska. Cała oszroniona. Chłód musiał zabić pszczoły. Co to za potwór? Mglak? Raczej nie. Krew zczerniała i zaschnięta, czyli sprzed kilku dni. Tu musiał zginąć parobek.
No dobra, no to mówili prawdę. I teraz te ślady łap. To ich barciowe widziadło ma dość sporą nogę, te ślady. Jest ciężkie. No dobra. Chłopacy, zostańcie tutaj. Ja się tym zajmę. Patrzcie na tego! Ślady znikają w wodzie. W tej kałuży, która udaje jezioro, raczej nic się nie schowało. Sprawdzę drugi brzeg. Może ślady ciągną się dalej. No, ciekawe. O, widzę te topielce. Więc trochę zatańczymy. Zadzawka muszą być i utopce. A to raczej nie one zniszczyły ulę. Pięknie. No raczej nie ona. Quen, chyba dwa ładunki Quena są, czyli ta taka ochrona wiedźmina. O ten znak. Chyba dwa ciosy przyjął. Ekstra. Dobra, no trzeba się rozejrzeć, tak? O, widzę ślady. Dobra, można iść. Tędy się nie przecisnę. Może jest inne wejście. No dobra, zaraz zobaczę. Co to za pozostałości? I co zaatakowało wartników przede wszystkim? Dobra. Widzę jakieś wejście, drzwi. Co to może być? Ciekawe jest to. Dobra, nie ma co czasu tracić. Tylko wbijam do środka. Ale chyba najpierw save. Jakby coś tam się miało niedobrego wydarzyć. Zamknięte. Mam klucz. Proszę. Ojciec zaczął budować ten dom dla Berniego. Ale zabrakło nam pieniędzy. Odtąd budowa stoi. Jest świetną kryjówką dla tego, co zniszczyło waszą pasiekę. Chodzę, a ty lepiej wracaj do domu i zaryguluj drzwi. Nie wiadomo, co stąd wypuszczę. Spoko. Śledził mnie. Barciowe widziadło jasne. Raczej ogar dzikiego gonu. Skąd się to wziął? O kurde. Nic tu nie ma, nic tu nie ma, ale będzie zaraz masakra. Łotka cię dogoni. Naprzód. Szybko, szybko. Kurczę. Ej. Kurde! Gdzie to jest? No nie umiem! Fuck! A
No dobra, już nareszcie. Dobrze. O kurde. Po nim. Skąd on się wziął tutaj? Masakra. Trofeum. Takie wielkie łapska w ogóle miał? Nie wiem. Ale moja walka na koniu. Trzeba to poćwiczyć. Stanowczo. No, nie będziemy niechcąco zabijać niewinnych ludzi. O, co się... O, jakieś dodatkowe zadanie się szykuje. Co się stało? Co się stało? Panie, nie dość, że wojna, to jeszcze kury mi giną. Jak tu żyć? Widzieliście złodziei? Jakie złodzieje? To potwory mi kurki porywają. Na zwykłych rabusiów sama bym sposób znalazła, ale z takimi co zrobię? Wiedźmina! Mogę się tym zająć, oczywiście nie za darmo, ale odliczę zniżkę dla seniora. Gadanie. Pewnie i tak zedrzesz jak za zboże. No, ale trudno. Inni się do pomocy nie garną. Kurki zaczęły mi ginąć ponad tydzień temu. Zawsze po jednej biorą, psie krwie. Po jednej? Ciekawe. Te potwory zostawiły jakieś ślady? Odciski łap wilczych, ale dziwne jakieś. Jakby wilcy na dwóch łapach chodzili. O! Tylko nie mówcie, że co pomyliłam, jak Józek ze Sztygarów Mondrala jeden. Mój stary był najlepszym kłusownikiem w okolicy, więc na tropach się wyznaje jak mało kto. Rozumiem, ale mimo to wolę sam obejrzeć te ślady. No dobra. Zobaczmy ten drób w opałach. A później pójdę odebrać tą całą... No, nagrodę. Zobaczmy, co kupiec ma do zaoferowania. Pokaż mi swoje towary. Ciekawe, czy coś... A, nic fajnego, ale... Nawet miecza mu nie sprzedam. Bywaj. Spoko. Dobra. No to gdzie jest kurnik? O, widzę ślady. To chyba wilcze ślady, chociaż coś tu się nie zgadza. Tu jest akurat jedna łapa. W sensie ślad jednej łapy. No dobra. Zmienia się w coś innego. Liczę tropy, a obok odciski małych stóp, ale nie ma śladu walki. No ciekawe. Ślady małych stóp. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Tu pod małych stóp wręcz. O, widzę po drugiej stronie. Co, ślad się urywa? Piotruś, uważaj! On ma miecz!
No ciekawe. To żołnierz! Żywcem nas nie weźmie! Nic wam nie zrobię. Co to są? To po co przyszedłeś? Przysłał cię ten kapitan z czarnymi wąsami. Nie znam żadnego kapitana. Przyszedłem tu po śladach stworzeń, które kradły kury. Tyle rabanu o kilka chudych kur? Ta pani wcale ich nie lubiła, ciągle na nie krzyczała. I wygląda jak czarownica. O! Złodziejaszki chyba. Co tu robicie sami w lesie? Gdzie wasi rodzice? Żołnierze ich złapali. Przeprawialiśmy się przez rzekę, ale nas przyuważyli. Biegliśmy, ale tatko i matula mieli toboły. Kazali uciekać. Od tej pory mieszkacie sami w lesie? Tu coś znajdziemy, tu coś zwędzimy. Jakoś idzie. Skąd się wzięły te wilcze ślady? Kiedyś tatko upolował wilka i dał każdemu z nas łapę na szczęście. Przywiązaliśmy je pod butami. Bo przecież wilki porywają kury, prawda? Tak, ale bardzo rzadko po jednej. Radzicie sobie, bo okradacie innych. To się źle skończy. Lepiej poszukajcie pomocy. U kogo niby? Kto nas weźmie? Zabierzemy wszystkie kury, a potem pójdziemy głębiej w las. Piotruś mówi, że będziemy polować, ubierać się w zwierzęce skóry, uszyjemy namiot z liści i nigdy nie dorośniemy. Tak. To ostatnie jest akurat bardzo prawdopodobne. Uważajcie na siebie. A w ten sposób. Super pomysł, kurde. Pogadacie jeszcze, czy nie? Mój tata też miał kiedyś jeszcze. Gdzieś jeszcze połykasz? Dziwne pytania zadają. Dobra, ciekawe jest to. No w sumie miałaby darmowych robotników. Co tu dużo gadać. Kury się niosą. A staruszka jest coraz starsza. Będzie miał kto na nią pracować. Po prostu. To takie proste. No zobaczymy, jak starsza pani to przyjmie tę wiadomość. No i co tam, Wiedźminie? Znalazłem w lesie grupę dzieci. To one kradły wasze kury. Dzieci? I co, na oklep na wilkach jeździły? Nigdy nie było tu żadnych wilków. To bardzo sprytne dzieciaki. Jeśli rzeczywiście mają trochę oleju w głowie, to teraz będą się trzymać z daleka od mojego kurnika. Dobra. Przygarnij je, to przestaną kraść. Przestaną kraść, bo je będę karmić. To dla mnie nie interes. A, ale dobrze, pomyślę o tym. No, to bym taki tam. Ja to bym inaczej powiedział. Do roboty. Dobra, zadania. Trzeba odebrać ten barciowe widziadło, no. Ale naprawdę, skąd tutaj był ten ogar dzikiego gonu? Tak, przegoniłem, ale dajcie mi trochę miodu. No. Wasze barciowe widziadło było ogarem dzikiego gonu. Na wieczny ogień. To dziki gon ma w orszaku nawet ogary? Ze 2 tygodnie temu zbudziłem się w nocy i widziałem, jak orszak gonu mknął po niebie. Ogar musiał się wtedy odłączyć. Nie mógł wrócić, więc zaszył się na opuszczonej budowie. To nie zrekompensuje wam strat, ale przynajmniej ogar nie zniszczy więcej uli. Dzięki. Nie zabije nikogo. Jednak co specjalista, to specjalista. Dokładnie, profesjonał. Ale kurczę. O, level. No trzeba. No robota, no cóż. Ale te. No. Trzeba kasę ogarniać najpierw, a dopiero później jednak rozmawiać o zleceniu.
To teraz tak, postać. Ciekawe, w co tu by zainwestować? A ja jeszcze. Wydane punkty. Mam jeden dostępny punkt. Dobra, tu muszę to dać tutaj, w pracę nóg. Chyba tak. Dobra, praca nóg. I teraz to będę jechał z tym młynkiem, ale ciekawe, czy ten dorzucę jakąś dodatkową umiejętność jeszcze tutaj, bo mogę. Ale nie wiem jaką. Aha, no nie mogę, bo nie mam żadnej umiejętności odblokowanej. Te podstawowe przydałoby się po prostu. Na pewno są spoko. Dobra. A jakby z niziołka zrobić Wiedźmina, ha? Jakby z niziołka zrobić Wiedźmina, no, to zaraz by szybko umarł. I tyle. Dzięki. Dobra, no kurczę, owocna rozgrywka. No i chyba pożegnamy się. Dziękuję, że oglądaliście. I trzymajcie się, na razie. Hej. Yeah.